Cześć. Wizualizacja wrażeniowa. Okej, dlaczego wrażeniowa? Dlatego, że nie jest fotorealistyczna. Generalnie wszystkie wskazówki, które dzisiaj słyszeliście, ja to robię bardziej na czuja. W sensie, okej, teoria jest ważna, mają gdzieś z tyłu głowy, ale generalnie wszystko po prostu w trakcie wykonywania jakiegoś zlecenia po prostu albo się klei, albo nie. Od 5 lat prowadzę działalność, nazwałem ją Draw a Half Circle. Razem ze mną pracuje Dorota Tarkowska, mieszka w Lublinie, ja mieszkam we Wrocławiu i pracujemy zdalnie. Podstawowe narzędzia, 3D Studio, V-Ray, Photoshop, w planach Corona i Unreal Engine. I kilka przykładów, czym się zajmujemy. Tutaj chciałem wam pokazać skalę projektów, jakie robimy. To jest przykład tyciej skali. Najmniejsze zlecenie, tak naprawdę, jakie dostaliśmy. Maluśki domeczek, tylko jedno ujęcie. Początek działalności, tak to się zaczęło. To jest przykład małej skali, to jest skala, w której najlepiej się czujemy. Mała skala, średnia skala, średnia skala, chociaż projekt jest tak naprawdę mały, bo to jest projekt. Reszta to jest otoczenie i dlatego nas jakby przyporządkowałem to do średniej skali, bo mieliśmy tutaj masę roboty, żeby to wszystko wymodelować. I to jest duża skala, tego typu obiekty, których nie lubimy robić strasznie. Źle się czujemy w tej skali, po prostu jest nas za mało. Okej, tyle gwoli przedstawienia. Jedziemy z prezentacją. Dwa obrazy. Pytanie do was, który jest bardziej realny, który jest bardziej prawdziwy, w bardziej naturalny sposób przedstawia rzeczywistość. To są obrazy, to jest rysunek pastelem, a to jest olej na desce. 2010, a tutaj 1744. Jakiś ktoś jest chętny wskazać? Który? Słucham. Zgadza się, dokładnie po to tutaj wstawiłem te dwa obrazki, żeby to pokazać. Moim zdaniem oba są równie realne. Tutaj mamy detal tego rysunku pastelem, nie wiem, czy to jest rysunek, czy obraz, nazwijmy to rysunek pastelem. Tutaj mamy detal tego obrazu. Widzimy wszystkie elementy w fotografii, tak? Jakieś efekty bokeh. Widzimy te gałązki, które są rozmyte tak, jak powinny być na prawdziwym obrazie. Jeszcze wrócę tutaj do tego slajdu. Ktoś powie, który obrazek bardziej wam się podoba? Po prawej? Okej. Okay. Ja też myślałem, że po prawej bardziej mi się podoba. Do momentu, kiedy nie zobaczyłem jakby strony tego artysty, się okazuje, że on ma tych obrazów dziesiątki. Prawdopodobnie jego technika polega na tym, że on sobie po prostu rzutuje na deskę zdjęcia, które wcześniej robi i je maluje, ale to tak na marginesie. Więc do momentu, jakby zobaczyłem ilość tego, więc stwierdzam, że ten po lewej bardziej mi się podoba. I w ten sposób przechodzimy do tych dwóch definicji, realizm i fotorealizm. Tutaj od razu chciałbym zaznaczyć, że nie są to pojęcia z dziedziny historii sztuki, tak? Czyli realizm wierny, zgodny z obserwacją, odtwarzanie rzeczywistości w utworze literackim, w dziele sztuki, i fotorealizm, sposób oddawania rzeczywistości powodujący wrażenie, jakby została ona sfotografowana. Czyli tutaj w przypadku fotorealizmu, poza tym realizmem, mamy jeszcze ten aspekt, że twórca symuluje te wszystkie niedoskonałości aparatu, tak? Czyli te rozmycia, efekty bokeh i tak dalej, i tak dalej. Gdzie ja się mniej więcej w tym tworzeniu wizualizacji odnajduję? Generalnie wygląda to tak, że faktycznie większość rzeczy,
Robię w 3D Maxie. Bardzo, bardzo późno wychodzę z tego 3D Studio. Bardzo dużo rzeczy tam jest wymodelowane, ale mimo wszystko nie nazwałbym tego fotorealizmem. Raczej próbuję to jakoś zmiękczać, robić to w sposób bardziej plastyczny. W zasadzie to jest obrazek z komputera, tak? Więc ta sztuczność zawsze gdzieś tam wychodzi, dlatego ja próbuję ją zmiękczać. Jest to coś pomiędzy jakby ilustracją a fotografią i tutaj chciałem wam pokazać przykład. Wyszło to zupełnie przypadkowo. Biuro architektoniczne wrzuciło na Face'a po prostu porównanie wizualizacji, którą kiedyś dla nich zrobiłem i teraz po realizacji zdjęcie Piotra Krajewskiego i zrobili sobie takie po prostu porównania. I tak jak pracując przy tej wizualizacji, nie bardzo mi się to wszystko kleiło i miałem takie zdanie, że szału za bardzo nie ma. Widząc to zdjęcie, zacząłem jakby bardziej doceniać ten projekt, ponieważ udało nam się tutaj spotkać w kilku miejscach. Ujęcie światu jest praktycznie identyczne. Fajnie udało się oddać poprzez ten cały detal te wszystkie tutaj krawężniczki, znaki, sygnalizacja, do której to są elementy, na które często zwracam uwagę i które podają mi ułatwiają mi oddać klimat danego miejsca, tak? I dzięki temu udało się tutaj jakby oddać atmosferę tego kawałka miasta. A propos realizmu. Realizm jest super ważny w robieniu wizualizacji architektonicznej. Gdyby nie był, nie robilibyśmy tego, nie używalibyśmy do tego komputerów. Realizm jest super ważny dla klientów, ponieważ dzięki temu, że te obrazki są realistyczne, oni są w stanie sobie to wyobrazić, tak, ten swój projekt albo tą swoją inwestycję. I teraz realizm to nie jest tylko aspekt wizualny. Chodzi też o pewne zasady panujące w tym realnym naszym świecie. I ja sobie tutaj pozwoliłem wypisać kilka rzeczy, które mogą nam zakłócić postrzeganie obrazka, mogą widza po prostu wybić z rytmu przy oglądaniu tego obrazka. I pierwsze, brak dbałości o detal. Co to może być? Na przykład pozostawienie jakichś tablic rejestracyjnych samochodu, tak, z logiem producenta modeli 3D. Może to być jakaś powtarzalna tekstura, może to być powtarzalny jakiś model drzewa, który tworzy nam pattern. Może to być jakoś dziwnie zachowująca się tekstura cegły, jakoś dziwacznie ułożona, tak, która nie zgadza się z tym, jak rzeczywiście układamy cegłę. Kolejne, brak konsekwencji, na przykład w tworzeniu warunków pogodowych. Co to może być? Na przykład źle dobrane postacie, które są ubrane nieadekwatnie do pogody. Nieumiejętne wstawianie postaci. Generalnie to jest szeroki temat, wstawianie postaci. Przesadzone efekty graficzne, czyli jakieś glowy, flary, totalnie przesadzone, kilka filtrów naraz. Ale mogą to być też na przykład tekstury, które mają za duży bump, albo mają za duży displace, albo mają jakieś zbyt mocne zacieki, zbyt przybrudzone i tak dalej, i tak dalej. Tutaj jest przykład mojej wizualizacji, gdzie pominąłem wstawienie tablicy rejestracyjnej, tak? Zostało logo. A propos ludzi, to jest kolejna rzecz, pomijając kwestie typowo warsztatowe, tak, że należy przestrzegać zasad perspektywy, że należy dobierać takie postacie tak oświetlone, aby grały ze światłem w naszej scenie. Znacie tych ludzi prawdopodobnie, tak? Nie wstawiajcie ich. Ten dzieciak pewnie już chodzi do liceum. Ale gwiazda jest na kolejnym slajdzie. Dam wam chwilę, żebyście przeczytali. To dzisiaj rano znalazłem w internecie ten tekst.
Generalnie to pani ma swoje, są strony na Tumblrze, gdzie są wylistowane wszystkie wizualizacje, na których ona występuje. Jak to macie już przeczytane? Okej, okay. U mnie to pani też się pojawiła. A, to jest przykład wizualizacji, którą jakiś czas temu znalazłem na Behance'u. Autor, napisałem do niego maila, pozwolił mi zamieścić. Teraz tutaj znajduje się kilka rzeczy, które wcześniej wymieniłem. Na pierwszy rzut oka bardzo fajny obrazek. Oj, przepraszam. Okej. Na pierwszy rzut oka bardzo fajny obrazek. Może ktoś się uzna, może ktoś uznać, że jestem czepiarski, że się czepiam, ale mi na przykład bardzo przeszkadza odbiór tego obrazka. To autko, które ma opuszczony dach, a pada deszcz. Druga rzecz. Nieumiejętnie wstawieni ludzie. Tu jest błędna perspektywa. Założę się, że postacie nie wyglądałyby tak. I trzecia rzecz, która mi bardzo przeszkadza w tym obrazku, to jest, klienci to uwielbiają, deweloperzy to uwielbiają, czyli tworzenie narracji wstawiając, przez pokazywanie postaci, tak? Wiadomo, że na wizualizacji dla dewelopera wszyscy muszą być uśmiechnięci, trzymać się za ręce i tak dalej. Tutaj mamy takich scenek, tu jest facet, jeden z kosza na śmieci, raz, dwa, tu gdzie siadam pewnie na kolację. Ten idzie do domu albo wraca. Mamy raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Pięć scenek na jednym obrazku. Generalnie uważam, że dobry obrazek to jest taki obrazek, który jak najmniej nam pokazuje, więc wstawianie jakby dodatkowych narracji tutaj przeszkadza. Okej, to był to, co chciałem powiedzieć o realizmie, że jest to jakby filar. Natomiast druga rzecz to jest atmosfera, nastrój, klimat. Coś, co ja nazywam tą wrażeniowością, tym wrażeniem. I znowu ze słownika wrażenie. Stan psychiczny, reakcja psychiczna wywołana jakimś bodźcem, przeżycie, zwłaszcza silne, uświadomiona reakcja narządu na bodziec zewnętrzny. I to, co chciałem wam powiedzieć o tym, znaczy generalnie to jest takie bardzo miękkie, z jakiś tam, wiecie, ciężko to nazwać, co to dokładnie jest, ale uważam, że jest to ważne o tyle, że to jest jakby jedyna rzecz, którą tak naprawdę my od siebie możemy przemycić do obrazka, bo tak naprawdę mamy bardzo wiele rzeczy zadanych w tym obrazku. Głównie to projekt, prawda? Czasami zdarza się, że mamy zadane ujęcia, mamy zadany typ oświetlenia i tak dalej, więc na marginesie, tak jak już Michał opowiadał na samym końcu swojej prezentacji, nie da się zrobić dobrego obrazka, chociaż nie wiem, jak świetny mielibyśmy warsztat, bez dobrego projektu. Uważam, że dobry projekt to jest 90% sukcesu obrazka, reszta, czyli 10%, to jest nasz warsztat. Dlatego zrobienie fajnego klimatu, nastroju, to jest coś, co może wpłynąć na nasz sukces, tak? Możemy w ten sposób kształtować swój styl, możemy ująć tym klienta i dostawać od niego kolejne zlecenia i tak dalej, i tak dalej. I teraz atmosfera, nastrój, klimat. Okej, mam nadzieję, że jest chociaż jedna osoba, której kojarzy się to z czymś takim. Albo z czymś takim, tak skrajnie nacechowane obrazy atmosferą, klimatem, jak to jeszcze nazwać. I teraz, jak ten magiczny składnik, ten pierwiastek przenieść do czegoś, co oczekuje klient i w większości przypadków jest to coś takiego. To jest wizualizacja, którą zrobiłem jakieś 8 lat temu, jak pracowałem w biurze architektonicznym. Okej, kwestia projektu, więc no to już przed chwilą powiedziałem. Tutaj za bardzo nie mamy wpływu. Klient chce, żeby niebo było niebieskie, żeby była biała chmurka. Tutaj nie widać, ale jest taka poświata od słońca, takie promienie.
dodatkowo, żeby uatrakcyjnić. Jak tutaj w ogóle jakiś klimat, nie? No więc szukamy inspiracji. Szukamy inspiracji na zrobienie fajnego klimatu na obrazku, który ma mieć niebieskie niebo. No i ja znalazłem inspirację na przykład w animacjach Studia Ghibli, tak? I tutaj mam kilka przykładów. Szczerze mówiąc, nie wiem, z jakiego to jest filmu, ale zobaczcie, mamy 2/3 kadru, to jest piękne niebieskie niebo. Mamy tutaj perspektywę powietrzną, która nam, która oddaje nam przestrzeń. I mamy to, co bardzo często i w zasadzie wszyscy, i ja też, stosujemy, żeby urozmaicić nasze obrazki, to jest cień na pierwszym planie. Kolejny przykład, tutaj mamy już trochę mniej nieba, ale mamy fantastyczne kolory, które, dzięki którym jakby czujemy atmosferę, która się unosi, tak, w tym miejscu. Pomijając, że jest jakaś bajeczna i fantastyczna, na pewno jest ciepło i przyjemnie. Na tym obrazku nie mamy nieba, ale wiemy, że to niebo jest niebieskie na 100%. I zaraz wam pokażę, w tym obrazku chodzi mi o to, ważniejsze niż światło jest tak naprawdę to, co jest w cieniu. I kolejny przykład, to też jest kadr z filmu. Jeżeli faktycznie już nie jesteśmy w stanie wyciągnąć nic z tego dziennego oświetlenia, które moim zdaniem jest bardzo trudno, żeby fajnie oddać, fajnie pokazać, bo kierunkowe światło jest bardzo przepalające, bardzo spłaszczające, to możemy sobie pójść w taką coś na granicy, czyli tak zwana złota godzina, tak? I to jest jeden projekt, o którym wam opowiem, i drugi. I na przykładzie tych dwóch, znaczy wróć. Chodzi mi o to, że łatwo jest pokazać jakiś klimat i nastrój na wizualizacjach wieczornych, gdzie możemy sobie zrobić chłodne otoczenie, cieplutkie światło. Łatwo jest pokazać klimat, gdzie możemy wstawić jakąś mgłę i tak dalej, i tak dalej. O wiele trudniej pokazać jest fajny klimat właśnie na dziennych z kierunkowym światłem obrazkach. A takie niestety, w sensie generalnie klienci zawsze zaczynają od takich. Dodatkowe jakieś oświetlenia, czy tam klimaty, czy inne pory roku są jakby na drugie danie, tak? Zaczynamy od tego. Przynajmniej ja tak mam. Okej, więc jedziemy z tymi dwoma projektami. A jeszcze tutaj coś napisałem. Okej, no tutaj coś tam, co wam opowiedziałem. Nasz arsenał, czyli jakie ja uważam, że mamy narzędzia do szukania tego klimatu i jak zrobić, żeby ta wizualizacja była wrażeniowa i klimatyczna, czyli pierwsze światło i cień, z podkreśleniem cień, kolor, to co Michał opowiadał o tym, perspektywa powietrzna pozwala nam dać trochę powietrza do tego obrazka, podzielić nam obrazek na plany, dzięki czemu nie czujemy przestrzeń i tak dalej, i tak dalej. Mgła glow, w sensie mgła łamane na glow i charakterystyczne elementy otoczenia, klimat miejsca. I opowiem wam najpierw o tym świetle i cieniu, a później pokażę wam, jak robimy otoczenie. Na co zwracam uwagę. Okej, okay, to jest pierwszy, zacznijmy od tego tematu. To jest temat w Londynie. Generalnie to był bardzo trudny temat, klient mega wymagający, bardzo mnóstwo korekt i ostatecznie byliśmy strasznie zmęczeni tym tematem. Najgorsze było to, że po roku się odezwał, bo zmienił projekt, więc drzewa zostały, ale miałem straszny problem, żeby otworzyć te pliki. Mam straszny bałagan w plikach i w każdym razie na serii tych obrazków możecie zauważyć, że ten budynek, który jest projektem, on będzie inny, także nie przejmujcie się tym za bardzo. Okej, teraz szybciutko. Jestem całkiem zadowolony z tej wizualizacji, podoba mi się.
Pokażę wam teraz, mam nadzieję, że będziecie w szoku, tak jak ja. Pokażę wam, jak wygląda render bez zieleni. Myk. I niczym to się nie różni w zasadzie. Tylko tym, że zhajdowałem całą zieleń i tutaj jest trochę mniej postprodukcji. Po prostu tylko podkręciłem trochę kontrast. Kolejny obrazek. Myk. Kolejny obrazek. Tutaj zastosowałem HDR-kę połączone z Directem. Chyba najczęściej tak robię, a tutaj jest sama HDR-ka. Miał być trochę inny klimat, taki bardziej, w zasadzie to nie wiem, czy wieczorny, czy bardziej poranny. No i tak to wygląda bez tych wszystkich liści. Później się niestety okazało, że klient miał w ogóle jakieś dziwne podejście do tego tematu, bo tak naprawdę to z tego, co tutaj widzicie, to mu zależało w zasadzie na zrobieniu całego tego otoczenia, co było masakrycznie czasochłonne i męczące. Projekt jest tu. Nie wiem dlaczego, tak. I nie wiem dlaczego, no w sensie nie wiem, co by było, gdyby podesłał nam zdjęcie i kazał wycinać te wszystkie drzewa. No i tutaj bardzo dużą uwagę zwracaliśmy na te wszystkie detale, żeby oddać tą ulicę, tak? Jej klimat, czyli sprawdzaliśmy te wszystkie murki, te wszystkie ogrodzenia, oczywiście budynki do wymodelowania, te wszystkie znaki drogowe, oczywiście rejestracje brytyjskie. Staraliśmy się z tych bibliotek, jakie mieliśmy, staraliśmy się maksymalnie wiernie oddać charakter tej zieleni, która tam jest. Coś mi tu nie działa. O. I to jest zdjęcie z Google Street View. Wydaje mi się, że klimat w miarę został oddany. W sensie klient wie, że to jest to miejsce. Tak mi się wydaje. Kolejne zdjęcie z Google Street View. Tutaj projektowany budynek jest tu. Oto będzie wyburzone. I ujęcie nasze. Już widać, że się projekt zmienił. Czyli okej, tyle chyba w temacie tego tematu. Kolejny projekt, tym razem to jest Marine City w Stanach Zjednoczonych. To jest takie małe miasteczko, tuż jak się jedzie z San Francisco i się przejeżdża ten słynny most. To jest taka miejscowość Marine City i to jest teatr przerobiony na biuro i jakiś lokal w parterze. No i tutaj ta sama historia, oddać klimat tego miejsca. Czyli wszystkie te krawężniki, znaki drogowe, tutaj takie smołą wypełnione szczeliny w jezdni, wiadomo, latarnia, jakieś tutaj takie znaki, tu jakieś takie drewniane z jakimś tam znakiem, tu. No i oczywiście mnóstwo budynków. Szczerze mówiąc, najbardziej, jak podchodziłem do tego tematu, to najbardziej się bałem tych wzgórz tutaj, które są jakby obrośnięte zielenią i tam są budynki, ale poszło super gładko, bo wystarczyło trochę drzew rozsiać i jakiś tam budyneczku, więc to był najmniejszy problem, większy był tutaj z tymi budynkami. Tak to wygląda w realu. Oczywiście zrobiliśmy ten słup, ale klient się nie zgodził, żeby go wstawić i słup i te druty. No natomiast te wszystkie budynki powstały, tak samo jak w poprzednim projekcie, tutaj też wykorzystując te biblioteki w zasadzie podstawowe, próbowaliśmy oddać charakter tej zieleni. Może tutaj nie widać, aha, to jest kolejna rzecz, o której powiem. Poza tymi jakby wizualnymi rzeczami, które dostaliśmy na zdjęciach, stwierdziliśmy, że fajnym pomysłem będzie oddanie atmosfery przez takie zjawiska atmosferyczne, które tam występują i to jest taka zlewająca się po tych stokach mgła. I tutaj się udało to wcisnąć. Może nie jakoś perfekcyjnie, ale jest. Okej, to jest kolejne ujęcie. A tutaj chciałem wam pokazać, co tutaj się dzieje, czyli chodzi o to, że szukając tego klimatu miejsca,
nie zawsze trzeba oddawać wszystko w 100%, tak? Co do centymetra, tam modelować te wszystkie budynki i tak dalej, i tak dalej. Można się posłużyć jakimiś też z bibliotek. Ważne jest, żeby wykorzystać jakieś charakterystyczne elementy. I tutaj na przykład już poza tą tutaj elewacją, charakterystycznym bardzo elementem jest tutaj taki budyneczek. Może taki też. I wam pokażę zaraz na zdjęciu. O, znajduje się tu. Okej, tutaj są, tu wam wrzuciłem jakby z viewportu budynki, które wymodelowaliśmy. Tych w ogóle nie widać tak naprawdę. Ale tłumaczę sobie, że może w odbiciu coś tam gdzieś zamajaczy. Słuchajcie, to już jest koniec mojej prezentacji w zasadzie. Pokażę wam jeszcze kilka wnętrz, z których jestem w miarę zadowolony. To jest jedno wnętrze w Londynie. To nie jest w Londynie, ale jest gdzieś w Anglii. To też jest, to jest w Londynie. I to jest w Londynie. Aha. I chciałem wam powiedzieć, że to, co jakby powiedziałem przed chwilą o tych projektach, to się tyczy ujęć zewnętrznych. Natomiast do wnętrz uważam, że jednak czegoś tutaj brakuje. Niby nie bardzo, w sensie niby wszystko gra, ale jednak przydałby się ten fotorealizm. W sensie takim, ten taki fotorealizm twardy, w sensie udawanie tych zniekształceń, soczewek i tak dalej, i tak dalej. Jeszcze nie jestem na tym etapie, nie mam takich umiejętności, nie mam takiej wiedzy. No i zobaczymy, może jeszcze ta korona, do której planuję przysiąść, może ona mi w jakiś tam sposób pomoże. I ostatnie zdjęcie, ostatnia wizualizacja i tutaj akurat już jest po realizacji, więc możemy sobie porównać real, tak? W razie pytań możecie do mnie napisać maila. Jakieś pytania? Więc chciałem spytać, czy ów artysta, od którego pożyczyłeś jego wizualizację z Behance'a, czy w momencie, kiedy zgadzał się na jej publikację, wiedział, że będziesz ją krytykować? Nie wiedział. Jeszcze jakieś pytanie? W sumie niedużo. Podobnie jak Michał kręcę sobie suwaczkami w porównaniu do... Słychać? Działa? Nie działa? W porównaniu do czasu spędzonego w Maxie to jest naprawdę kilka godzin, a w Maxie siedzę kilka dni, tak? Więc bardzo niewiele czasu. Jeszcze raz? Tak. Znaczy albo z tekstur. Tak. Generalnie wygląda to tak, że oglądamy sobie, zawsze sobie oglądamy, jak to tam wygląda na Google Street View i jeszcze, znaczy generalnie wygląda to tak, że tekstura asfaltu trzeba przygotować jakby osobno, jeżeli jest jakaś rzeczywiście charakterystyczna. Tak, ta smoła chyba była nawet wymodelowana. Okej, jeszcze jakieś pytanie? Po pierwsze, jak na kogoś, kto mówi, że te wizualizacje są wrażeniowe, no to dla mnie są bardzo realistyczne, więc tutaj szaboba. Ale mam jedno takie pytanie odnośnie taką dyskusję na zasadzie, że często nasze wizki przekraczają rzeczywistość. Na zasadzie, jak było to zestawienie twojej wizualizacji plus wykonanego budynku. I tak naprawdę ten budynek w tym ujęciu wyglądał jak słaba wizka w stosunku do tego, co ty zrobiłeś, co nie? Więc w pewien sposób, nie wiem, taka dyskusja, na zasadzie, że nasze wizki zaczynają wyglądać lepiej niż real. Okej, dobra, rozumiem, o co ci chodzi. Ja nie uważam, że to zdjęcie wygląda jak słaba wizka, ja uważam, że to jest słabe zdjęcie i słaba wizka. A akurat w tym przypadku brawo dla architektów, moim zdaniem, bo przy tym projekcie nie widzę, żeby to było jakoś sam projekt naściemniany. Tam, nie wiem, może szybko przyjadę.
Okej, tu się pojawiły elementy fantastyczne, czyli jakieś tam wieżowce, jakieś tam inne rzeczy, że niby bardziej wielkomiejsko. Nie wiem, czy to będą kiedyś tam, może jest w planach gdzieś za 10 albo 20, nie wiem. W każdym razie wydaje mi się, że tutaj to jest jeden z takich projektów, gdzie trzeba przyznać architektom, że to, co zaprojektowali, to, co pokazali na Wisce, no bo no nie oszukujmy się, oni mają wpływ, jak to będzie wyglądało, tak? Oni mi każą na przykład, nie wiem, oszukaj coś tutaj albo nie. Więc tutaj totalna szczerość w stosunku do tego, co powstało. Okej, jeszcze jakieś pytania? Okej, w takim razie dziękuję i jak... Tak jest? Jak pan myśli, kto wybiera klimat, czy klient, czy artyst? Okej, więc co do klimatu, czy tam generalnie decyzje są moje, w sensie najczęściej tak jest, ale zdarzają się też sytuacje, że to klient narzuca, że to ujęcie ma być zrobione zimą i wieczorem, to ujęcie ma być zrobione jesienią. Także najczęściej to ja decyduję, w sensie decyduję, proponuję, a później klient się na to zgadza albo nie. Ale zdarzają się sytuacje, że klient ma już jasno, w sensie ustalone, tak, co, z czego chce. Jeszcze jakieś pytania? Okej, to dzięki wielkie.